Jarosław Kulczycki, dobry wieczór. Zapraszam na panoramę. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie rozpoczynają strajk głodowy. Określanie Wąsika i Kamińskiego mianem więźniów politycznych to przekłamanie, oświadczyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Prezydent Andrzej Duda deklaruje, że nie spocznie, dopóki Mariusz Kamiński i jego współpracownicy nie będą wolnymi ludźmi. Konflikt wokół zatrzymania polityków PiS eskaluje. Przed aresztem śledczym na warszawskim Grochowie jest reporter Panoramy Bartłomiej Bublewicz. Witam cię, Bartku. Czy zza więziennych murów docierają jakieś informacje? Z więziennych murów być może nie docierają żadne bezpośrednie informacje, ale byli tutaj między innymi z wizytą w areszcie, z interwencją poselską posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jednak nie chcieli się podzielić szczegółami tego spotkania z dyrektorem.